Co tam, tęskniłeś za filmami, śmiejesz się, mam nadzieję, że tak, bo dzisiaj, jeżeli się zaśmiejemy, krótka piłka, jemy majonez. Wybaczcie za firmę, jest dobry ten majonez, w sensie, w jakimś daniu oczywiście, aczkolwiek solo, no, nie przepadam za majonezem, to może być zabawne i miejmy nadzieję, że się nie zaśmieję. Zostawcie oczywiście hashtag majezon, majenos, majonus, majonez, kurde, jak trzy razy źle powiem, zawsze to potem mam problemy. Zostawcie hashtag majonez i oczywiście łapeczkę w górę, bo jeżeli będzie 20 tysięcy, to jest szybki szpil, wchodzisz, zostawiasz 6 multiko, 4 kliknięcia i mamy to! I jak będzie 20 tysięcy łapeczek, to oczywiście pojawiają się kolejne filmy na kanale. Tymczasem przejdźmy do oglądania tego filmu. No i co? Bawcie się dobrze? Mam nadzieję, że będziecie bawić się dobrze. Spryskajmy trochę to nieświeże powietrze, bo niech lajkami bardziej śmierdzi. Pachnie, znaczy, a... Ho-ho! Otwórz okno, Karol! Sponsorem dzisiejszego odcinka jest eneba.com. Rejestrując się teraz z linku pod spodem i używając mojego kodu Karolek, za pierwsze wydane 10 euro na stronie dostaniecie premię 1 euro. To niezawodne miejsce do kupowania gier za najlepszą cenę. Kręcisz tęczą! Jak można zrobić tęczę na szybko, proszę bardzo? To jest maszyna do robienia tęczy. Widzieliście kiedyś takie maszyny? Dobrze, to nie było ze śmianiu się, nie? Absolutnie, po prostu byłem zajarany tym tematem. Dobrze, tutaj mamy mycie samochodów prawdopodobnie. Nie wiem, co to za powierzchnia tutaj jest nałożona. Czy to jest coś, co... jakiś kurcze wosk czy coś? Co to za ołówki z Ikei? Nie wiem, nie macie co robić z ołówkami, z kastorami z Ikei, to robicie z nich jakieś dziwne żywopłoty? To były patyczki do lodów. O nie. Czy to będzie satysfakcjonująca przejażdżka? Nie porysuj tego merca! No Maybach to nie jest, ale jednak Mercedes. Także no troszkę to musiało kosztować. Dobrze, tutaj nakładanie... nakładanie pasów. Lubię taką muzykę, to jest taki liquid, ani nie drum and bass, ani nie dubstep, taka liquid music, która no jest całkiem ciekawa. Dobrze, tutaj mamy piękne, błyszczące elementy przeznaczenia. Czy wszystko poleciało? No to nie była woda w każdym razie, bo by zalała cały obiektyw, a to nie zalało. Dobrze, spłaszczamy naleśniki challenge. Dobrze, tutaj mamy prasę, która całkiem daje radę, powiem wam szczerze. I zobaczcie, on sobie tam spokojnie fajeczkę kopcił, fajeczkę mył naleśniki. Co to za... co? To jest właśnie, to są te typowe kłamstwa reklam I love you. O Boże, wracając do tamtego tego, to są te kłamstwa reklam tych płynów do naczyń, że ten myje więcej tłuszczu, a ten myje mniej tłuszczu, a ten nie myje tłuszczu. Jak można myć tłuszcz, Karol? Dobrze, jest jakiś Chińczyk, tak już mi się wydaje, że to był Chińczyk, to była twarz Chińczyka. Oni umieją rysować Chińczycy, umieją rysować tylko twarze Chińczyków, okej? Okay? Dobrze, świetny wodospad, nie wiem, czy to jest w jakiejś galerii handlowej. Całkiem to ciekawe, nie wiem, jak wygląda proces przetwarzania tej wody tam, czy to jest kranówka, czy deszczówka, czy jakakolwiek inna woda. Dobrze. Co tu masz? Dobrze, zamykasz się. Wejście do Narni zostało zamknięte, szkoda, dobrze. Tutaj mamy, czy to będą ogromne gofry przeznaczenia, które będziemy mogli później konsumować po lekku, dobrze. Zalewamy całą, czy odbijemy tę formę? Chcę zobaczyć, jak odbijesz tę formę, halo, no zamknij już. No, no i nigdy się nie dowiem. O, to są te koszulki, 21 tysięcy łapek i kupuję koszulkę i robię na niej kakao, tak jak oni. Zobaczcie, to są koszulki, do których brud się praktycznie nie przykleja. No w miarę czyste. Gdzieś to tam było polerowane. Fajne instastory. Chciałem sobie takie instastory zrobić. Kiedyś zrobię. Nie masz dziury w kroku tam? Ziomeczku, nie masz przetartych tych spodni? Nie masz, dobrze. Tutaj mamy... co? To jest szkło prawdopodobnie. Oczywiście podświetlone też minimalnie. To tworzy taki fajny, fajny obraz tęczy, czyli taki pryzmat, można by było powiedzieć. Dobrze, to jest oczywiście miód, bardzo cienki. Jakiś spadziowy prawdopodobnie. Nie znam się aż tak na miodach. Fajnie zakręcone, mega satysfakcjonujące. No ale nie zaśmiałem się, więc ten Mazejon nie wchodzi w grę. Zobaczcie, ja mogę jeść majonez, a on sprząta majonez. Nie, kręci majonezem. Ale waper. Dobrze, niezły waper. I jeszcze strzeliło, szkoda. Dobrze, czy on będzie to wrzucał na górę? 5 na raz? Jacku! Dobrze! No i to jest właśnie robota. Chociaż nie jest to idealnie równo poukładane, więc może być problem później z tym, że to może spaść. Czy to jest Hulk w czwartej gęstości? Wgniót tę blachę. No, można oczywiście suszarką. Ciepłym powietrzem. Wykręcić, dobrze, dobrze, wykręcone. No oczywiście widzieliśmy chińskie znaki na górze, także to jest zasysanie próżniowe i tego zawsze się obawiam. To jest trochę creepy, zobaczcie tego, nie dość, że on jest smutny, to jeszcze go zassali. Ale przynajmniej zachowa swoją świeżość produkcyjną. Za bardzo go zassali, wyglądał przez chwilę jak makaron. Tutaj mamy co, tworzymy procesory, co to jest? Co to jest tutaj wykręcone? Co to jest za ciasto? Czemu ciasto liną zalewane i nie dowiemy się? Będą pszczoły, tak jest, wyciskanie miodu, mega satysfakcjonująca sprawa. A pszczoły tam buntują się powoli, obalmy tego typa, który nam niszczy miodek. Zobaczcie, ona się już zastanawia, boże, moje dziurki z miodu. Tutaj, to są też Chiny prawdopodobnie, przed blokiem, trzebacie mieć takie... A to są boiska do grania w tego, w badmingbonga.
W badmintona oczywiście, no. No i co? Jasne. Jasne. Ja tak rysowałem w przedszkolu, ale później już mi się nie chciało. Ale wykręcił. Jep tu! Żłobienie w orzechu, pięknie. No nie, to chyba jest drewno oczywiście, ale... No, przyznam szczerze, że bardzo ładne. Bardzo ładne. Nie wiem, czy to jest kawałek, nie wiem, do wózka, że można przyczepić i wózek wtedy staje się wózkiem premium. Oczywiście wózek dla dziecka. 100 kg makaronu, nie wiedzieć jakiego. Ale brudne łapy. Jakie paznokcie. Jeżeli to kobieta, to jeszcze przejdzie, ale facet z takimi paznokciami, ulala. Dobrze, będzie, że nie jestem tolerancyjny dla długich paznokci u facetów, nie o to chodzi. Po prostu ja sam bym nie zapuścił, że tak, o, dobrze. Winda do piekła. DJ Palasite spokojnie zjechałbym z DJ-em tą windą bez żadnego absolutnie problemu. Tutaj akurat jest wjazd do góry, a nie zjazd do piekła. No ale to można zawsze zjechać w dół. Chyba, że jest tylko wjazd na górę, a jak schodzisz, to tylko skacząc na główkę. O, proszę bardzo. Holy shit. To było bardzo ładne. Dobrze, tutaj są fragmenty porcelany, zalewane oczywiście jakąś dziwną substancją, proszę bardzo. To są płytki, możemy później kafelkować. Już wiem, gdzie LJ kupował płytki do mieszkania. Chyba to było tam, dobrze. Tutaj mamy co, kolejna tęcza, czy to jest dym? Robienie Silent Hill na żywo. Tyle arbuzów, challenge naraz! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Nie zdążyłem policzyć, było tego naprawdę dużo. Trochę ich zmarnował, mam nadzieję, że później je zjesz. To nie będzie tak, że zostawisz je. Dobrze, tutaj są mi śruby. Dobrze, są śruby. Zakręcone, świetnie. Świetnie. Kolumny MacPersona do nowego Volvo. Pięknie, dobrze. Tutaj oczywiście wyćwiczenie. No jakby mogli być niewyćwiczeni. To jest, słuchajcie, tyle pracy, żeby stworzyć coś tak wspaniałego, żeby to było tak fajnie zsynchronizowane. A to tylko ludzie. Ludzie sobie idą i ty masz skręcić w 17 minucie i 20 sekundy skręcić lekko w lewo i to i każdy ma inną rzecz do zrobienia i stworzy się z tego piękna sprawa. Dobrze, tu są jakieś wspaniałe liście. To oni w tych liściach robią prawdopodobnie chińskie albo japońskie gołąbki. Dobrze, tutaj mam jakiegoś torta. I reklama Huawei'a. Dobrze, mamy ten torcik. Dobrze, bo reklama mi tu przerwała. Czy ten tort się jakoś zapadnie, czy... Feel the satisfaction challenge. Dobrze. Bardzo ładny tort. O nie, że... A to jest wycięte oczywiście. I takie mam sukienki. No dobrze, nowa... To jest taka nowa moda, że tak powiem. I można takie zdjęcie... O, uratowałeś szklankę z Ikei. Bardzo dobrze. Ale to była ta hiszpańska chyba. Ikea. Ale triczki, proszę bardzo, też tak, jak byłem mały, to tak robiłem, później właśnie już mi się nie chciało tak robić. Ale oczywiście tego było 600 powtórzeń, to jest kożuch na stówkę. No bierz ten kożuch, no. Trochę obrzydliwe. Troszeczkę obrzydliwe. Ale ściągasz to, dobrze, jest ten kożuch. Nie wiem, czy oni z kożuchów też później coś gotują. Ciężko powiedzieć. Grzebanie w piasku challenge na wydmach w łebie. Dobrze, tak to robisz? Tak, dobrze, że się nie zaśmiałem, bo nie mam ochoty na majonez, szczerze mówiąc. Ale... Jeżeli się zaśmieje, to ten mazejon, majenos oczywiście, trafi do moich ust. A tu więcej worków śniadaniowych. Taki worek tam się przyda, jak zjemy łyżkę majezonu. Majonezu, się pożigą. Temu ta babka, co ty robisz? Jeżeś lacha porozciągana, ale to trochę bolało. Dobrze, kręcimy makarony z łascypka. Dobrze, z jakiś makaron, a z drugiej strony pewnie inaczej. Tutaj już, nie no, dalej kręcimy to samo. Świetny warkocz łoscypkowy. I były trzy paski, on to skręcił. 9,99 w sklepie. A te trzy paski kosztowały go złotówkę. Marża 1000%, no trzeba zarabiać. Dobrze, tutaj bulgocząca dziwna. Taką ścianę byście sobie zrobili w domu? Nie, wygląda całkiem premium, nie powiem, że nie. Całkiem premium ściana. Złote sznurówki Lorda Crushfilla, dobrze. Tylko to są jakoś dziwnie zrobione. I co później z tego, jak z tego wybrniesz, jak to wykręcisz? Ściśniesz to? I co? Oh yeah! Nienawidzę takich sznurówek. Zawsze lubię wiązać sznurówki. Na przykład Asia, czasem jesteśmy w sklepie i pokazuje mi: zobacz, tu są takie tasiemki zamiast sznurówek. Ja mówię, jak tasiemki zamiast sznurówek? Tylko rzepy. Znaczy, rozumiecie, no jakby umiem wiązać buty. To taki żart, nie? Nie mogę się zaśmiać, bo zjem majonez, wiecie, więc nie bardzo mogę. Wy możecie, ale ja nie bardzo. Chyba, że ty się też zaśmiałeś podczas tego filmu. I grasz na przykład tak z kolegami w ludzi kciuków, którzy się zjadają razem. No to jeżeli tak grasz, no to oj, serduszko na koniec. No to też musisz zjeść majonez, jak się zaśmiałeś. Dobrze, pełno wody. Taka zgrzewka by mi się przydała, bo zawsze jak jeżdżę na siłownię, to muszę kupywać sobie zgrzewki wody i to trochę trwa. W sensie wchodzę do sklepu, pełno ludzi, a ja mam za 10 minut mam siłownię i muszę czekać. Czy to jest niby drewniany dywanik do jakiegoś Bentleya? Weź to postaw. Bardzo ładne. Coś tu jest wycinane. To są pionierzy w swoich robotach. Zobaczcie to. Pięknie. Tutaj zarolowane. Skręcaj rolo to zielone. Nie mówię o banknotach ani o herbacie zielonej. Dobrze, świetny freestyle. Dawno nie freestylowałem, słuchajcie, troszeczkę poza... Gdzie tu reklama? Żadnych reklam. Dobrze, tutaj bijemy piasek. To jest też takie hobby, słyszałem, w zachodniej Tajlandii. Bicie piasku. Nie, bo co? Czy to jest jeż? Jakiś większy jeżozwierz? Co to jest? Nie wiem, co to było. Jak to jest jeżozwierz, nie wygląda mi na muszlę.
na żywe stworzenie. Holy shit. Dobrze, w tym kawałku cementu zapiszę swoje dane osobowe i kartę kredytową i tylko ten, który będzie umiał wyciągnąć Excalibur z tej tarczy japońskiej czy chińskiej. Ciężko zawsze mi rozróżnić, to jest chyba chiński. To zdobędzie dane do mojej karty, na której jest 10 zł, walczcie. Olejowe łopatki? Co to są? Łopatki z oleju? W hinduizmie się takie daje? W chrześcijaństwie wiecie, jak idziesz do kościoła, dostajesz normalnie opłatek. A tutaj proszę bardzo, dobrze. Tutaj mamy i koniec filmu, lanie ziemi chciałem powiedzieć. Wysypywanie ziemi, już pewnie z zasianymi jakimiś nasionami. No słuchajcie, są technologie. U nas w Polsce robią to babuszki i robią to z haczkami i z różnymi innymi rzeczami i sadzą tam te wszystkie rzeczy, a tam mają już taką technologię, że daj ty panie spokój. No i co moi drodzy, na szczęście nie zaśmiałem się, więc ten majonez specjalnie dla was. Bo się... Sam majonez jest dziwny, bo się nie zaśmiałem, więc nie musiałem go jeść, ale palec w majonezie. Tyle ode mnie, dziękuję serdecznie za oglądanie, jeżeli chcecie kolejne śmiejesz się na kanale z jakimiś różnymi rzeczami, to oczywiście piszcie pod spodem hashtag, nie wiem jaki dzisiaj był hashtag, ten jaki na początku filmu, jak nie był hashtag na początku filmu, hashtag majonez, chyba tak, hashtag majezon, mazajon. I tyle, to zobaczymy już niebawem, pamiętajcie o hashtagu, oczywiście o łapeczce w górę, szybkie 20 tysięcy łapeczek, robisz to tak, tak z 6 kąt i wjeżdżamy z kolejnymi filmami na kanale, tymczasem łokieć i do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach na moim kanale. Na razie mistrze, przybijaj łokcia.